Siemano, dzisiaj będę robić piniatę. A potrzebujemy kolorowej bibuły, kleju do tapet, kleju w sztywcie, sznurek, nożyczki, balon i dużą ilość gazet. Klej rozrabiamy według instrukcji na opakowaniu. Klej odstawiamy na pół godziny. W międzyczasie, jak klej oczekuje swoje 30 minut, tniemy gazety na paski. Klej już gotowy, pół godziny minęło. A teraz czas nadmuchać balona. Teraz balon trzeba dobrze zawiązać. Na dwa razy najlepiej. Dobra. Nadmuchany balon, umieszczam go w takiej donicy, żeby się po prostu nie przemieszczał. Tu mamy przygotowany klej. I tak, zaczynamy, proszę bardzo. Teraz bierzemy pałku gazety. Tą gazetę maczamy w kleju. Tak, nie za grubo, nie za. No. I przyklejamy do balona. I tak robimy całym papierem.
Moja piniata mniej więcej wygląda tak. Na razie wisi tutaj na bujaczce, żeby wyschła. Tak, odstawiamy piniatę. Możemy ją powiesić bądź odstawić na papier, na gazetę. I odstawiamy na 48 godzin do wyschnięcia. Po dwóch dniach piniata mi wyschła. Trochę się pomarszczyła, gnietła, ponieważ z balona uciekło powietrze i myślę, że od tego powieszania, więc nie wieszamy balona. Kładziemy normalnie na gazetę bądź doniczkę, pamiętając o przewracaniu raz na jedną stronę, raz na drugą stronę, żeby równomiernie ładnie wyschła. Więc jedziemy dalej do dzieła. Będziemy teraz ją ładnie ozdabiać kolorową krepiną, bibułą. Do dzieła. Teraz kładę ją do góry nogami, proszę bardzo. Co? Co? Dobra. Wyjmujemy krepiny. Trzeba zrobić tak, żeby było wszystko ładniej widać. Nie wiem, jak ja to mam zrobić. Z bibuły obcinam 3 takie dłuższe paski. Każdy inny kolor. I resztę bibuły obcinam krótsze paski. Tu już mam wycięte paseczki i teraz biorę krótsze, odstawiam na bok. Mogę delikatnie tutaj rozwijam i tnę wzdłuż mniej więcej do połowy. Jeżeli mamy już pocięte 3 dłuższe paski, bierzemy jeden z nich, klej sztywcie. Ja mam. Klej sztywcie.
Kniata musi teraz wysunąć, potem robimy dziurki i tak dalej. A ja wam pokażę, że wczoraj robiłem takie kolorowe kijki 2. Jeszcze dzisiaj zrobię jeden mniejszy do rozwalenia. Piniaty, jeżeli chcecie zobaczyć, jak robię takie kijki kolorowe, to zostawcie tutaj 10 łapek w górę. I widzimy się już za chwilę. Moja piniata wygląda mniej więcej tak. Trochę wyszło mi krzywo, ale to nic nie szkodzi. Tutaj góry za bardzo nie będzie widać, bo tu jeszcze będę musiał zrobić coś, żeby zatkać tutaj dziurę. Czas jeszcze tam słodycze zasypać, ale wygląda tak. Słuchajcie, robimy teraz tutaj dziurkę. Robimy z dwóch stron niewielką dziurkę. Z strony i z drugiej strony. I trzeba przedziać sznurek. Więc bierzemy sznurek. Taką długość, jak wam odpowiada. I teraz kładziemy za pomocą gwoździa przepychamy sznurek. Na drugą stronę na wylot. Teraz staramy się tutaj rękę w palce wkładamy do dziurki, żeby przetrzymujemy sznurek i delikatnie wyjmujemy śrubokręt. Teraz robimy tutaj na samym końcu robimy pętelkę, żeby nam nic nie uciekło. Bierzemy drugi koniec sznurka, kładziemy i robimy tak samo. I oto proszę bardzo, na sznurku wisi nasza piniata. Oczywiście, jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Przycisk czerwony, żeby stało się szary i do następnego filmu. Pa!